tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń, kotociaki. Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau-wau! Podróż pociągiem. Pewnego dnia kotki i ich rodzice postanowili spędzić wakacje na południu. Aby tam dotrzeć, kotki miały po raz pierwszy odbyć podróż wielkim pociągiem. O, mówią o naszym pociągu. To ten! Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dzień dobry. Witam pana. Tutaj mam nasze bilety. Proszę wsiadać. Ten pokój jest mój. Otwieram. O, przepraszam. Krakersie, te pokoje nazywają się przedziałami, a nasz przedział ma numer 5. O, Rety! Zamawiam najwyższe łóżko. Raz, dwa się na nie wdrapię. Przedział, kochani, to nie małpi gaj. A co innego mamy tu robić? Mamy gazety, gry, notepada i kredki. Kotki świetnie bawiły się w swoim przedziale. Bardzo im się spodobały mini szczoteczki do zębów i mini pasty, które dostał każdy podróżujący. Planowany 5-minutowy postój. Wysiądziemy z pociągu, kupimy jabłka i przewietrzymy się. Nie budźcie taty, niech sobie odpocznie. Pięć jabłek, poproszę. Odjazd pociągu za 1 minutę. Czas wracać, kotki. Gdzie jest Crackers? Tam! Jest tam! Crackersie, dlaczego uciekłeś? Nie uciekłem. Chciałem tylko zobaczyć ten pociąg. Mogłeś się zgubić. Chyba nasz pociąg odjeżdża. Jak może odjechać bez nas? O, Rety! Czekajcie na nas! O nie! Pociąg odjechał razem z naszym tatusiem. Spokojnie, koteczki, nie martwcie się, coś wymyślimy. Spotkajmy się z tatusiem w innym pociągu. A co, jeśli pojedzie gdzie indziej? Może dogonimy pociąg drezyną? Ma napęd ręczny, ale jeździ po torach. Czytałem o drezynach. Jeśli ma napęd ręczny, to raczej nie dogoni pociągu. Nie mogłem nie słyszeć, że uciekł wam pociąg. Jeśli chcecie, podrzucę was autem do następnej stacji, ale pośpieszmy się. Bardzo dziękuję, to by nam bardzo pomogło. Pociągi dalekobieżne są bardzo szybkie. Mamusia i kotki złapali swój pociąg, nim odjechał. Na szczęście się udało. Dziękujemy panu! Dobrej podróży! Tatuś się pewnie o nas martwił. Jakoś mi na to nie wygląda, żeby się martwił. Co za wspaniała drzemka! Może wysiądziemy na następnej stacji i nieco odetchniemy? Szczerze mówiąc, martwiłabym się, że kotki mogą się zgubić. O nie, to znaczy, że nie dostaniemy jabłek. Mam wspaniały pomysł. Kiedy wysiądziemy z pociągu, będziemy się was pilnować. No właśnie, obiecujemy. Jeśli obiecujecie, to możemy wysiąść. Brzmi świetnie. Chyba już czas na obiad. Chodźmy do wagonu restauracyjnego. Tu jest przedział restauracyjny? Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! I tak oto kotociaki dowiedziały się, że podróż pociągiem to świetna przygoda. Zwłaszcza jeśli wszyscy trzymają się razem przez cały czas. Wersja polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Kamil Graboś. Wystąpili Jakub Szyperski, Małgorzata Szymańska, Artur Pątek, Aleksander Mikołajczak, Maciej Kosmala i inni.
Thank you.